Jeżeli zastanawiacie się, co ten dureń robi w czapce i czemu skrywa swoją piękną łysinę, zaraz wam wszystko wytłumaczę, a tymczasem bierzcie gitary w dłoń, bo lecimy z kolejną lekcją improwizacji. Aby zbytnio nie komplikować sytuacji, wykorzystamy sobie wyłącznie jedną skalę, która doskonale opisuje akordy występujące w bluesie. Będzie to skala miksolidyjska, która na pozór praktycznie jest taka sama jak durowa, ale różni się jednym składnikiem. Otóż mamy tam prymę czystą, sekundę wielką, tercję wielką, kwartę czystą, kwintę czystą, sekstę wielką, septymę małą, to jest ta różnica, no i wracamy na pierwszy dźwięk. Więc gdybym chciał zbudować skalę miksolidyjską A, która świetnie mi opisze akord A7, miałbym tam A, H, Cis, D, E, Fis, G, A. Do akordu D7 będziemy używać skali D miksolidyjskiej. D, E, Fis, G, A, H, C, D. A do akordu E7 będziemy używać skali E miksolidyjskiej. E, Fis, Gis, A, H, Cis, D, E. Wiem, że wygląda to na skomplikowane, nawet jeżeli ograniczamy się wyłącznie do jednej skali, ale w trzech jakby kluczach, powiedzmy. Natomiast zwróć uwagę, że one tak naprawdę z wiele się od siebie nie różnią. Zobacz, że między A miksolidyjską a D miksolidyjską mamy tylko jeden dźwięk różnicy. Co się zmienia? Cis zamienia się na C. Czyli... Dlatego zanim zaczniesz wgrywać schematy i latać po gryfie, pomyśl o skalach tych trzech jako o zbiorach dźwięku i o różnicach między tymi zbiorami. I teraz uwaga, nawet jeżeli będziesz mieć te skale pod palcami, będziesz w stanie je grać w jednej pozycji, płynnie łączyć, nie da ci to umiejętności świadomego tworzenia fraz, na której ogromnie mi zależy w tej serii. W ogóle jeżeli ją lubisz, to zostaw łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. Nasze ćwiczenie będzie opierało się na czymś innym. Tak jak mapowaliśmy dźwięki akordowe, teraz chcemy zmapować dźwięki kolorystyczne, czyli te dźwięki spoza akordu, a które należą do właściwej dla niego skali. Zatem pierwsze, co trzeba zrobić, to nauczyć się grać sekundy w kontekście akordu i rozwiązywać te sekundy. Dlaczego rozwiązywać? No dlatego, że ewidentnie będzie wtedy słychać, że ta sekunda daje nam napięcie, które rozwiązujemy, a więc uczymy się relacji między składnikiem akordu a samym akordem. Więc wykorzystam sobie pętlę bluesową, którą wcześniej nagrałem i zaprezentuję ci to już na wszystkich akordach. Co tutaj zrobiłem? Raz rozwiązywałem w dół, czyli do prymy, a raz rozwiązywałem w górę, czyli do tercji. Zobaczysz, że to daje fajny kolor i trzeba się nauczyć i w tą stronę, i w tą stronę. Dokładnie to samo robimy z kwartami. To samo robimy z sekstami. Dobra? Czyli to jest twoje pierwsze zadanie. Znajdź dźwięki ze skali, które nie należą do akordu, zagraj je, zmapuj i porozwiązuj na dźwięki, które już doskonale znasz, czyli na dźwięki akordowe w bluesie. Następnie cofamy się do pierwszej lekcji z tego cyklu, gdzie pokazałem ci, jak ograć jeden akord jedną skalą. Nie musisz do tego wracać, tu masz lekcję, jeżeli chcesz się w to zagłębić, ale na szybko ci pokażę, więc gram sobie akord A7. I teraz tworzę frazy w taki sposób, aby zacząć od dźwięku akordowego, czyli A, Cis, E, G i zakończyć na dźwięku akordowym, a pomiędzy wykorzystuję dźwięki ze skali, czyli lecę na przykład. Muzyka.
dokładnie taka sama, czyli możemy sobie to jeszcze bardziej uprościć. Mamy do zagrania 9 ósemek. Zaczynamy od dźwięku akordowego, na przykład od tercji. Lecimy sobie po kolei dźwiękami skali. Albo zaczynam sobie od prymy. I kończę na tercji, albo... O, i co tu się wydarzyło, moi drodzy? Kwarta w Mixolydycy skali jest avoid note'em. Kończąc nieświadomie na kwarcie, absolutnie prosisz się o kłopoty. I da się to też fajnie wykorzystać, żeby zbudować jakieś napięcie, na przykład... No nie, czyli mamy napięcie i rozwiązanie. Na szczęście łatwiej jest z sekundą, bo gdy zagram sobie, zobacz. To brzmi fajnie. Albo jak zakończę na sekście. Albo... To też brzmi spoko w kontekście tego akordu. Dokładnie to samo robię z akordem D7. No, nie zakończyłem. I to samo na E7, cały czas w jednej pozycji. Pomyliłem się. Jeżeli masz obcykaną poprzednią lekcję z dźwiękami przejściowymi, również możesz dodać je do skali, patrz. Dopiero gdy będziesz w stanie swobodnie ogrywać każdy akord z osobna, możesz wykorzystać podkład bluesowy, aby stworzyć kilka fraz już po tych opanowanych przez siebie ścieżkach. Zobacz. Na zadanie domowe, i tutaj zwracam się do moich gitarowych dzików Bazoka, czyli patronów kanału, którzy działają na Discordzie i biorą udział w gitarowych wyzwaniach, jest napisanie jednego chorusa bluesowego, korzystając z tych rzeczy, o których mówiłem. Czyli teraz wykorzystujemy nie tylko dźwięki akordowe, nie tylko chromatyczne przejścia, ale również dźwięki z trzech skal. A miksolidyjskiej na akordzie A7, D miksolidyjskiej na akordzie D7 i E miksolidyjskiej na akordzie E7. Wiem, że nie jest to proste, ale wierzę w was. A co się tyczy tej czapki, nie jest to zwykłe odzienie, ale merch mojej ulubionej płyty ostatnich miesięcy, Taxi od Łona, Konieczny Krupa. Kupiłem to na Mikołajki, żeby wesprzeć ich pracę. Gorąco polecam, lubię promować fajną muzykę, a przy okazji pasuje mi to do gitary. Przypominam, że do końca listopada trwa wielka promocja minus 50% na wszystkie opracowania edukacyjne stworzone przeze mnie, kursy, zeszyty ćwiczeń, e-booki i tak dalej.
Po mojej prawej stronie znajdziesz inne lekcje improwizacji, wręcz całą playlistę Świadome granie z Bazokiem. Miłych ćwiczeń, trzymaj się ciepło, do następnego!